zgłosiła się do nas wieloletnia znajoma Brejzów, współpracowniczka, która odsłania sekretne, mroczne tajemnice Brejzów i ich imperium w Inowrocławiu. Przez wiele lat byłam bliskim współpracownikiem Ryszarda i Krzysztofa Brejzów, ich rodziny politycznej. Budowałam ich kampanie wyborcze, byłam zaangażowana w pracę bardzo mocno. Nie ukrywam, że byłam też świetnie wynagradzana za to. Wiedziałam też o ich dalekosiężnych planach. Do urzędów parowali ludzie Krzysztofa Brejzy. Ludzie, którzy produkowali dla niego hejt w biurze poselskim, których znał, którym ufał. I to obce ciało dostało specjalne legitymacje, specjalne prawa. Pan Esz, który przeszedł z biura poselskiego Brejzy i chwalił się nam, że należy do Platformy Obywatelskiej, telefonując do jednostek podległych urzędu, przedstawiał się czasami jako Wojciech z pałacu. To było takie kuriozalne, ale pokazywało ich przekonanie, że są swego rodzaju dworem, że wszystko im wolno. To działo się w niespotykany dotychczas sposób. W skrócie można powiedzieć, że produkcja faktur prowadziła do jednego, do wyprowadzenia żywej gotówki z urzędu, pokazała faktury, pokazując palcem dokładnie, gdzie były zawyżone, dlaczego. Po pierwsze mowa o zawyżonych fakturach za usługę, po drugie o fakturach wystawionych przez faktycznych przedsiębiorców, faktycznie przez nich wystawianych, ale na usługę fikcyjną, która nie została przez nich zrealizowana. Po trzecie o fakturach wystawionych teoretycznie przez przedsiębiorców z drugiego końca Polski, którzy nie mieli pojęcia, że ktoś na nich wystawia fakturę. Część z tych pieniędzy z lewych faktur miała iść na propagandę dla państwa Brejzów. Ich cele polityczne miały zostać zabezpieczone. Krzysztof Brejza postanowił i namówił swojego ojca, żeby włączyć kolejny bieg w tej propagandzie. Trzeba komuś dać za współpracę przy hejcie, czyli kupowanie doładowań do telefonów, plus oczywiście proszę pamiętać, że osoby, które hejtowały, też były opłacane. Program 500+ dla hejtera też było trzeba z czegoś opłacić. To też szło z tych lewych faktur. W oczach informatorki widziałem strach, obawę, że siła Brejzów skierowana przeciwko niej może doprowadzić do jakiegoś nieszczęścia. Rozmawiamy anonimowo, bo nie ukrywam, że nie chciałabym któregoś pięknego dnia zostać potrącona na przejściu dla pieszych, a rodzina później ustali, że to ja. Myślałam o tym, żeby wyprowadzić się na drugi koniec Polski, zapomnieć o sprawie. To byłoby najbezpieczniejsze wyjście. Oni zdrady w ich rozumieniu nie wybaczają.